Witam, dzisiaj Wam pokażę tak na szybko lokomotywę taką starą. Jest to model TP4217. Została wyprodukowana ona w roku 1918. I zaraz Wam ją dokładnie pokażę, jak ona tutaj wygląda. Tutaj jak widać kółka ma niczego sobie. Są te wszystkie zawory od tego pieca. Tutaj Wam pokażę te tłoki, to wszystko jak to tutaj działało. Może nie jak działało, ale jak to wygląda. Bo do tego czasu to już na pewno to nie działa. Całkiem skomplikowany mechanizm, muszę przyznać. Tutaj takie potężne hamulce. Ogromne hamulce. Koła też grube. Tutaj z odważnikami wszystko jest. I tutaj jest śruba. Ta śruba... Nie wiem, do czego mogła służyć. Tutaj mamy taki... Też coś. Nie wiem, co to jest. Nie znam się na lokomotywach jak coś. Tutaj mamy taki znaczek też TP4217. I teraz sobie wejdziemy do środka zobaczyć, co jest w środku. Okej. I jesteśmy. Tutaj trzymano węgiel. Nic specjalnego. A tutaj mamy to wejście do pieca, wszystkie zawory, dźwignie, wajchy i tak dalej. No. Tutaj piecyk. Tam też coś. Coś tam jest. No i co? Tutaj takie mamy dźwignie a la korbki, o. I tutaj mamy też dźwignie. One już są zapieczone. Jest to wszystko, nie działa. Ale tak to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze tylko pokażę, jaka była kiedyś klimatyzacja w lokomotywach. Taka potężna wajcha była od takiego okienka i można było się przewietrzyć. Z drugiej strony też jest klimatyzacja. No już częściowo rury są pozrywane, jak widać. I taki był mniej więcej widok z tych wszystkich okienek. No. Tutaj jeszcze mamy takie coś. Nie wiem, co to jest. Wygląda mi to na... Raczej nic elektrycznego, ale coś związanego z ciśnieniem. Tutaj były jakieś węże podłączone, ciśnieniowe. I nic mi to nie mówi. Muszę się doedukować w kwestii lokomotyw. No. Także tak to wygląda. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się i cześć.